witam Was w kolejnym weekly vlogu. Ogólnie jest dzisiaj czwartek, godzina 17.30. Ja wróciłam do domu jakąś godzinę temu, ale nagrywałam dla Was film, który już jest na kanale, więc zapraszam Was. Są to takie nowe postanowienia na kwiecień, nowe może nawyki. Może się zainspirujcie taki mini glow up na właśnie tą wiosnę, a więc zapraszam. I teraz w sumie to idę zaś obiad, bo jeszcze dzisiaj praktycznie nic nie jadam, to się śniadanie i drugie śniadanie, ale od 2 godzin praktycznie nic. A więc zaraz lecę, też musiałam wrócić do domu dzisiaj na piechotę aż 4 km. A więc jestem trochę zmęczona i w ogóle się jeszcze nie przebrałam, nagrywałam film i tak dalej. Jutro mam sprawdzian, więc też nic nie mam ogarnięte na jutro. Ale to jest kwestia czasu, mamy sporo czasu, jest 17.30. A więc takiego, można powiedzieć, zdrowego, normalnego myślenia mam jeszcze 4 godziny, bo potem po 22 już nie myślę i też chcę iść spać, bo ja mam nowe nawyki, jak mówiłam, i chciałabym chodzić spać przed 22.30. Dlatego to jest mój cel, jutro mam na 8, a więc trzeba wstać wcześniej, albo na 9 w sumie. Jutro idziemy na 18, a więc się mega, mega cieszę i w sumie przyjmij paczka odnośnie właśnie jutrzejszego mojego outfitu. To 18 tematyczna i mieliśmy się przebrać za postacie z bajek. I ja z moją przyjaciółką stwierdziliśmy, że przebierzemy się za Wings i właśnie przyjmij skrzydełka, bo nie miałam takich ładnych skrzydeł wróżki. No i zamówiłam sobie na Vinted, a więc zaraz je razem otworzymy. Też wczoraj przyszły mi buty, więc razem dzisiaj stworzymy outfit. Serio, mój wygląd, ale się totalnie nie wyspałam. Wróciłam o 9.40 do domu z urodzin, bo spałam w sumie w miejscu, w którym była impreza i po prostu jestem taka niedożyta dzisiaj, ale to tak typowo po 18 mi się wydaje, że to nic dziwnego. W każdym razie, wróciłam w domu jakieś 4 godziny temu, czekajcie, 4, no niecałe w sumie, to 3 godziny temu, bo jest 13. Zrobiłam tam parę rzeczy, ogarnęłam, zrobiłam sobie listę rzeczy, które muszę dzisiaj zrobić. Jest ona dosyć długa, a więc zaczynam tak już powoli wdrążać się w ten dzień, w ten weekend. Jutro rano w sumie idziemy na mszę za moją babcię, bo jest dosyć daleko od nas, a więc potem musiałam mega wcześnie wstać, dlatego nie wiem, jakie to zrobię, ale nieważne. Ale w sumie większość dnia jutro będę miała w domu, tak samo jak dzisiaj zresztą, więc na spokojnie mam czas, żeby to wszystko ogarnąć. Teraz się nazbierało bardzo dużo rzeczy i takich moich, i związanych ze szkołą i tak dalej, więc ogarniemy wszystko. Też chciałabym dla Was dzisiaj zmontować film, bo nagrałam, mi się wydaje, że to ciekawy film, choć wy go już widzieliście, ale go jeszcze nie montowałam, a więc jestem ciekawa, jak wyszedł. Byłam na urodzinach i było mega fajnie, bardzo mi się podobało, była taka impreza przebierana, jak zresztą mogliście zauważyć. Byłyśmy z Zuzią przebrane za wróżki Wings, ja byłam muzą, ona była florą. I w sumie wydaje mi się, że wyszło bardzo fajnie, mi się podobało, ja czułam się dobrze. Chociaż potem się już przebrałam i w sumie to byłam w moim stroju przez jakieś 2 godziny, a potem już normalnie w ciuchach. Takich można powiedzieć nawet codziennych, bo było mi strasznie niewygodnie. Miałam krótką spódniczkę, wysokie buty, skrzydła, a więc po prostu ubrałam spodnie. No, ale było bardzo fajnie. Poszłam spać przed 4, wstaliśmy przed 9, bo o 9 nas tata odebrał, a więc no spałam niecałe 5 godzin. To nie jest jakoś tragicznie, ale też nie wyspałam się, wiadomo. Niedziela, godzina 19.15, ja właśnie idę na rolki. Za 20 minut jest w sumie już zachód słońca, a więc idealnie będę miała ładny widoczek. Teraz wybieram bluzę, bo w sumie dzisiaj było 26 stopni, ale no, jak będę jechała na rolki, to będzie mi chłodno. A poza tym jest już dosyć późno. Ogólnie dzisiaj rano mieliśmy mszę, jak to w niedzielę. W sumie spędziłam na chillu dzień, oglądałam troszeczkę coś na YouTubie, zrobiłam paznokcie, gadałam z Zuzią, proszę bardzo, takie paznokcie zwykłe, białe, bo tamte moje wcześniejsze się troszeczkę popsuły. Ja je robiłam wtedy mega na szybko i po prostu one się połamały niektóre. Dlatego już stwierdziłam, dobra, już zrobię dzisiaj, no więc takie zwykłe białe. Zajęły mi chyba
chyba rekordowy czas, ponieważ 3 godziny, więc tak naprawdę się mega szybko. No i szkołę trochę ogarniałam, bo wczoraj mi się strasznie nie chciało i nic nie zrobiłam. Dlatego dzisiaj ogarniałam trochę angielski, mam sprawdzian we wtorek i no, trochę mi się nie chce. Ma 5, ja właśnie się ogarniam do szkoły, w sumie to za 5 minut wychodzimy, jeszcze jestem w piżamie, ale nieważne. Mam paczkę, ponieważ zamówiłam sobie koszulkę na Vinted i razem ją teraz otworzymy. Mam nadzieję, że będzie ładna, bo w sumie zapłaciłam za nią aż tak mało. Jest śliczna, patrzcie na to. Jest mega ładna, Trzesie. Dobra, idziemy teraz się ubierać. Trzeba ją wypać, ja będę wybierać jej dzisiaj, ale może jutro, może powyższe, zobaczymy, kiedy wyschnie. No i tak, i w sumie to dzisiaj jest poniedziałek, znowu kolejny dzień szkoły, mam zawsze odświetlacze, ale to nieważne, właśnie skończyłam się malować. Dzisiaj jaki jest plan? Idę po szkole, dać do domu, bo nie chcę myśleć na polensach, szczerze. Miałam długą przerwę i jakieś nie mam siły dzisiaj, może w przyszłym tygodniu pójdę, a może w środę dzisiaj, w tym tygodniu. Zobaczymy, ten tydzień nie mam jakichś większych planów, teraz chcę się skupić przez ten miesiąc na szkole, bo tak naprawdę w maju jest dużo wolnego i znowu będzie być tak luźniej. Tak samo już w czerwcu to w ogóle, ja mam same wycieczki w czerwcu. Ja będę w czerwcu może tydzień w szkole, a może nawet jeszcze mniej, nawet w sumie nawet nie, chyba z 3 dni będę w szkole w czerwcu, więc maj też jest taki chillowy, ale to kwiecień się zepnę troszeczkę. Zostały 3 tygodnie, a więc te 3 tygodnie poświęcę trochę do szkoły, żeby już pozdawać wszystko tak, jak chcę, żeby było, bo chciałabym mieć spoko 7 na koniec roku i to w sumie tyle. Tak się skupiam w tym kwietniu na sobie też, na szkole i takie właśnie takie produktywne rzeczy. Można powiedzieć, że mało przyjemności, chociaż nie, no wiadomo, że w codziennie to coś zawsze jest, więc to takie naturalne. Dobra, ja sobie już gotowo ubrałam taką zwykłą koszulkę, taką, ona jest związana w ogóle z tyłu. Bardzo ładna, bardzo ją lubię. No i do tego zwykłe czarne spodnie, do tego jeszcze ubieram kampusy. I mam taką koszulkę, czapkę. Ona jest w ogóle z Włoch, proszę bardzo, Italia jest napisane, ale tak kupiłam ją w Rzymie, jak byłam w zeszłym roku i właśnie nie wiem, czy jej nie ubrać, bo mi się podobają takie czapki, ale ja nie wiem ich nosić. Ale w sumie to ma vibe, tylko bo jest słońce i w ogóle, więc pasuje teoretycznie, ale no nie wiem, czy mi pasują w ogóle czapki. Hello guys, ogólnie do was się do mnie odzywałam, jest już czwartek. Ja wróciłam do domu o 16:00, miała przyjść do mojej koleżanki na paznokcie, ale jednak nie przyszła, bo tam się rozchorowała czy coś. Ja sobie byłam w domu, nic takiego mega ciekawego nie robiłam, właśnie zjadłam obiad. Teraz oglądałam chwilę TikToka i zaraz ogarniamy coś i chcę iść chyba na rolki, bo jest bardzo ładna pogoda, jestem w krótkim rękawku. A więc fajnie, no wczoraj było tak troszeczkę do dupy, się pogoda, a teraz już jest ok, a więc spoko. No i co, nic, jakichś żadnych nowości w sumie u mnie nie ma, nic ciekawego nie mogę wam dzisiaj powiedzieć. Po prostu zwykłe dni szkolne, nic ciekawego. Jest 20, ja byłam na rolkach i w sumie po drodze odebrałam sobie jeszcze paczki, a więc zatem je otworzymy, mam tutaj dwie rzeczy z Vinted. Jeden to jest taki top, taki można powiedzieć gorsetowy, mam nadzieję, że będzie na mnie dobry, bo z tymi gorsetami może być problem. A drugi to jest kurtka, taka kurtka a la bomberka, no zobaczcie, zresztą taka a la, no nie wiem, się kojarzy z takimi wyścigowymi, widzicie, racing jacket albo coś takiego. Ale zaczniemy od tego topu, zobaczymy, co tutaj mamy. Prezentuje się on, o tak, jest taki czarny z białymi dodatkami i jest dosyć duży, ale mam nadzieję, że będzie na mnie dobry. Jest bardzo ładny, jest śliczny, zapina się z tyłu w ten sposób, mega spoko. No i to po prostu tak wygląda. Jest przepiękny i zapłaciłam z niego około 50 zł, a więc mega fajnie. I tutaj mam jeszcze właśnie kurtkę, ona wyszła mi z Węgier, tak mi się wydaje, wyczekałam na nią ponad tydzień i w ogóle były takie problemy z tą paczką, bo dwa dni temu ktoś do mnie dzwoni, nie znam numer. Ja tak odbieram, no bo zwykle odbieram, bo czasami coś się może zdać i właśnie w tym przypadku tak było, ponieważ z tej paczki odkleiła się etykieta i ona się w ogóle zgubiła w Bielsku. Jakby już w Polsce, ale w Bielsku, czyli coś daleko ode mnie. No i dzwonili do mnie, jakby jaka była zawartość paczki, że coś się nie zgubiło. Wysłali zdjęcie, ale tak przyjechała, wreszcie jest, a więc mega, mega spoko. I to jest taka w sumie bardziej bluza niż kurtka, w sumie nie wiem, czemu powiedziałam kurtka. Mega ładna, właśnie z tej firmy taka vintage, z tyłu ma też wielki, wielki napis. No i tutaj na rękawach też widzę jakieś
jakieś dodatki i w ogóle. Oddana taką chciałam czerwoną, ale to jest czerwona granatowa i jest mega, mega ładna. Chociaż za przesyłkę zapłaciłam 30 zł, samą przesyłkę plus jeszcze koszty kurtki, ale ogólnie nie żałuję, chyba zaraz przymierzę. Mam nadzieję, że nie jest taka mała, bo ja lubię takie oversize'owe rzeczy. Będzie już piątek, ja w sumie chciałam tylko wam pokazać film, bo się nic ciekawego nie wydarzyło, żeby wam powiedzieć. Ogólnie to ubrałam taki top, mam go chyba z rok w szafie, ale ani raz go nie miałam na sobie. Ale w sumie mi się podoba i czarne spodnie, nic szczególnego, dlatego chyba ubiorę konwersy, bo już mi się znudziły troszeczkę kampusy. Zatem są strasznie zniszczone, w sensie ja je strasznie zniszczyłam, więc konwersy mogą być. Jest sobota, godzina 18:30. Ja w sumie dzisiaj robiłam sporo rzeczy, za bardzo wam nie nagrywałam, ale była u mnie koleżanka na paznokciach. Sprzątałam trochę, w sumie montowałam film, ogarniałam trochę buty, bo teraz mam fazę na szukanie ciuchów. Idziemy na czuwanie, tak za 15 minut wychodzimy. Najpierw pojedziemy na zakupy, takie jedzeniowe, wiecie, trzeba zrobić zakupy na cały tydzień, a później właśnie na czuwanie. Mega, mega spoko, jadę pociągiem do Raciborza. Pokażę wam teraz mój outfit, bo mi się mega podoba. Ubrałam moją nową bluzę i jest super. Wygląda ogólnie, sorry, zbyt syf, nieważne. Spodnie moje ulubione z Lumpa, koszulka chyba też z Lumpa. No i właśnie ta bluza jest z... Skąd ona jest? Aha, z Vinted. Kupiłam w ogóle typę z Węgier. I mogłaby być troszeczkę większa, ale tak poza tym jest super. Wkurza mnie tylko, że to tak cały czas robi, ale to trudno. W ogóle teraz zrobiłam sobie taką wystawkę moich butów. Chodzi, te są takie bardziej eleganckie, ale tutaj chodzi mi o te. Konwersy będę chyba sprzedawać, a więc zapraszam was na moje Vinted, no bo jakoś z nich nie chodzę, właśnie zostały wyprane, więc będę je wystawiać w przyszłym tygodniu. A jeśli chodzi o moje takie na co dzień, to właśnie są to kampusy, tam są 530 i jeszcze Runster High konwersy, ale chyba właśnie wezmę w sumie konwersy, tak mi się wydaje.